Drodzy Państwo, i kolejna sprawa, nie jest ona, że tak powiem, nowa sprzed kilku godzin, ale pytanie o eskalację sytuacji. Wiemy, że doszło do ataku dronów i pocisków rakietowych na saudyjskie rafinerie. Mimo że tutaj przyznały się tutaj jemeńskie siły i tak dalej, to no, Arabia Saudyjska wskazuje na Iran jako sprawcę ataku. I pytanie, czy eskalacja następuje, czy no, nie daj Boże, nie będzie z tego wojny, bo wiemy, że zawsze, jeżeli chodzi o ropę, to był to początek no, właśnie kryzysów tutaj militarnych, wojennych niestety w tej części świata. Naszym gościem jest pan kiedyś minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, obecnie europoseł do Parlamentu Europejskiego. Witamy serdecznie, panie ministrze. Tak, witam, szczęść Boże Państwu. Jak pan ocenia sytuację? Czy ona się rozwija, czy się uspokoiło, czy po prostu będzie się tylko, że będziemy mówili, że ceny paliwa wzrosły przez to? Co się stało? Może tak kolokwialnie powiem, ile lat Pan Bóg mi da jeszcze życia, to tyle lat będę komentował sytuację na Bliskim Wschodzie, która będzie eskalowała, będzie deeskalowała, ponieważ to jest tak konfliktogenny obszar, że na pewno będzie jeszcze wiele problemów. Problemy są od setek lat, wynikają jeszcze z podziałów w islamie. Następnie mamy do czynienia z płaszczyzną rywalizacji między Persami i Arabami. Mamy płaszczyznę rywalizacji między Iranem a Arabią Saudyjską. Na to nakłada się ostatnia kwestia irańskich ambicji nuklearnych, które zostały zakwestionowane wiele lat temu. Doszło do porozumienia 2015 roku, no, ale obecna administracja amerykańska zakwestionowała to porozumienie, uważając, że ono jest zbyt korzystne dla Iranu i Iranowi. Także wojna to porozumienie nie pozwoliło. Tak. Sosnowskiego, któremu towarzyszy, i pozdrawiam rodziców w Krakowie i teściów i całą rodzinę w Chojnicach. No i też całe, jak mówimy, środowisko, tak? Tak. Radio Koncita. I to piotemę w Rokoncita Barbie Baby Lanstru Mestra. To piotemę w Rokoncita Barbie Baby Lanstru Mestra. Radio Koncita. Słuchają Państwo Radia Maria, zapraszamy na serwis informacyjny. Prejudycjalne sądów dotyczące systemu dyscyplinarnego dla sędziów w Polsce należy uznać za niedopuszczalne. Wynika z opinii, jaką wydał dziś rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Mowa o pytaniach sądów okręgowych w Łodzi i Warszawie. W wydanej opinii rzecznik generalny CUE ocenia, że wnioski o orzeczenie w trybie prejudycjalnym dotyczące krajowych przepisów wprowadzających nowy model postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów w Polsce są niedopuszczalne. Rzecznik w oparciu o informacje... A więc właśnie, czyli że ci sędziowie Słujące też żywią jedynie subiektywne obawy, tutaj, na obawy, które binarnego wobec sędziów w Polsce są niedopuszczalne. Rzecznik w oparciu o informacje... Tak, czyli że widzicie Państwo. Odsyłające, żyjące, żywią jedynie... W wydanej opinii rzecznik generalny CUE ocenia, że wnioski o orzeczenie w trybie prejudycjalnym dotyczące krajowych przepisów wprowadzających nowy model postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów w Polsce są niedopuszczalne. Rzecznik w oparciu Państwo, o informację... taka prawda, że tu pani profesor też Odsyłające, żywią jedynie subiektywne obawy, które nie urzeczywistniły się w postaci wszczęcia postępowań dyscyplinarnych i pozostają hipotetyczne. Opinią rzecznika CUE zgadza się poseł PiS-u Stanisław Piotrowicz, szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, odbiera ją za pewien moment zwrotny. Założeniem pytań, które można było kierować do Trybunału Sprawiedliwości Unii, to była problematyka kolizyjna między prawem krajowym a unijnym. Tutaj przecież to nie dotyczy takiego przedmiotu. To dotyczy stricte wewnętrznego prawa polskiego. A zatem już z tego powodu takie pytania są niedopuszczalne. I również brak uzasadnienia do zarzutów, jakoby postępowania dyscyplinarne nie były prowadzone zgodnie ze standardami, skoro się one jeszcze
jeszcze tak na dobrą sprawę nie rozpoczęły. Opinia rzecznika wydaje się być jakimś momentem zwrotnym. Przypomnijmy, łódzki sąd pytał o niezawisłość sędziowską w związku z wprowadzeniem systemu dyscyplinarnego wobec sędziów. Obawiał się konsekwencji w razie wydania rozstrzygnięcia niekorzystnego dla Skarbu Państwa. Warszawski sąd wystosował z kolei pytanie o interpretację prawa unijnego w zakresie niezależności postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów w Polsce. Wiceminister Sprawiedliwości Sebastian Kaleta zwróci się do Prokuratury Krajowej z wnioskiem o objęcie wszystkich postępowań dotyczących... Radio Concito, także widzicie Państwo, jakie to są dzieje. Nieba i ziemi.